Witam, witam kochane Gliwice, witam, cudowny jesienny wieczór, wspaniały czas dla Was jest w tej chwili. Przyjechaliśmy tutaj z Kościoła Królestwo Niebieskie z Gliwic. Jesteśmy tutaj wspólnotą, która mieści się w Gliwicach, Pszczyńska 206. Ja się nazywam Włodzimierz Więzik. Jestem dzieckiem, nie uczniem Chrystusa. 4 lata temu poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Narodziłem się z Bożego Ducha. Najpiękniejszą rzecz, jaką nie mogła dostać tu na ziemi, to, że się narodziłem z Bożego Ducha. Uznałem Go za Króla i Pana. Uznałem Go za Wielkiego Mistrza. Uznałem Go za to, że wziął wszystkie choroby. Uznałem to wszystko, co zrobił na krzyżu dla mnie. Osobiście uznałem, wziąłem to i słuchajcie, chcę się podzielić moją osobistą relacją z Nim. Osobista relacja z Nim jest taka, że wstaję każdego ranka, budzę się szczęśliwym człowiekiem, patrzę na świat inaczej, jak patrzyłem kiedyś, przez 56 lat, będąc katolikiem, będąc człowiekiem Kościoła, naprawdę, szukałem Boga, ja chodziłem do spowiedzi, ja chodziłem na pielgrzymki, ja chodziłem naprawdę, opłatek, myślałem, że w tym opłatku jest mój Zbawiciel, że tam jest Jezus Chrystus. Ja tak myślałem, bo wiecie, dlaczego tak myślałem? Bo mi powiedziała babcia, moja mama kochana, Włodziu, chodź tam, spowiadaj się, Boże mój kochany, tam jest Jezus Chrystus. Nie, to ja wam teraz mówię, ogłaszam w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma w opłatku Jezusa Chrystusa, nie ma w opłatku Boga. Bóg jest teraz, tu do was mówi Bóg, teraz mówi Bóg do was, teraz mówi Bóg. Żywy Bóg, żywy Jezus, nie ma na krzyżu Boga, On zszedł, nie ma Jezusa ukrzyżowanego, nie ma grobu, On wyszedł, On zmartwychwstał, tu jest Bóg. Ludzie kochani, ja mówię to do was z pełną pasją, z pełną miłością i pewnością. Od 4,5 roku jestem obywatelem nieba, jestem szczęśliwym człowiekiem, kocham życie, kocham ludzi. Wiecie dlaczego? Bo Jezus mnie pokochał. On tutaj szedł za mnie. On umarł za takiego chachara jak mnie. On mnie tak pokochał. Włodziu, nie rób tak. Otwórz się, Włodziu. Otworzyłem się. Poznałem Go osobiście. Mówię wam to, każdy tak z was może mieć. Każdy może być dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Jesteśmy tu po to, żeby wam mówić prawdę. Prawdę o tym, co jest prawdziwe, że są podziały, jak ludzie walczą, z koronawirusem, PiS, PO, zabijają się ludzie, tu nie chodzi o to, Bóg jest miłością, katolicy chodzą do kościoła, pokazują, że jaka to jest wieś, jaki to jest Bóg, o co tu chodzi? To nie mury tworzą kościół, to ludzie tworzą, to ludzie! Oni są kościołem, nie mury, nie kaplice, nie piękne pomalone obrazy, nie! Ludzie, dlatego mówię wam, moi kochani, dzisiaj głosimy wam Ewangelię, głoszę wam prawdziwą Ewangelię, prawdziwe Słowo Boże, bo tam jest zapisane życie, a Bóg to jest życiem. Przyniósł tu życie albo śmierć. Co wybierasz? Ja wybrałem życie. Przez 56 lat bawiłem się w życie. Uważałem, że jest wszystko okej. Okay. Nie. Tak mi się wydawało, że było fajnie w pracy. Wszystko, rodzina, dwoje dzieci, dom wybudowany, sztygar na kopalni. Nie chodzi o to. Jak była pustka, jak byłem sam, jak byłem ten, to ja płakałem. Byłem pusty. Ja to wiem. Boże, jak ja to wiem. Jak ja chciałem przed ludźmi kozaczyć, to nie chodzi o to. Już nie kozaczę teraz. Otwieram się przed ludźmi. Mówię prawdę. Uważałem, że mówiłem prawdę. Nie, to było kłamstwo. Grzyłem duch świata. W świecie takie pokazania siebie Włodzimierza, dobrego, fajnego męża i takiego twardziela, jak byłem na imprezach, czy gdziekolwiek byłem. A to była wszystko ściema. To było wszystko... Wydawało mi się, że to jest normalne, że tak można zrobić. Nie, to nie chodzi o to. Teraz to zrozumiałem, teraz to wiem.
teraz to wiem, że Boże, że to było wszystko, nie było, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. Ja Cię poznałem, ja wiem, że to było wszystko od tego, który tu rządzi na tym świecie, od tych ludzi, którzy tu są otaczani tym strasznym światem, tym pędem, tym ucieczką przed tym wszystkim. Zatrzymaj się! Stop! Zrób! Spróbuj tak zrobić. Ja to zrobiłem. Mam 60 lat, jestem nowym stworzeniem. Poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Jest to dar nieprawdopodobny, jaki może być. Możesz to dzisiaj zrobić w domu. Możesz to teraz zrobić. Nie choruję. Nie będę nigdy chorował. Będę żył jeszcze 60 lat. Tak powiedziałem, bo tak mi Bóg umrze ze starości. Kocham Jezusa Chrystusa. W ranach i sińcach Jezusowienie. Ja miętnę moczanową, nieroczaną chorobę. Dzisiaj mam, skaczę, tańczę. Rozumiesz? Rozumiesz to? Tak jest Bóg. Ale uwierz to, ja Ci mówię prawdę, ja Ci mówię moje przeżycia, ja Ci osobiste życie mówię o sobie. Możesz tak mieć. Boże, którzy mi teraz słyszycie, mówię o Ewangelii. Oddać życie Jezusowi. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz się smażył w piekle. Taka jest prawda. Ja to zrozumiałem. Piekło jest straszne. Wiesz, ty Węczarniak, ja myślałem, że piekło to jest taki pyk, 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 Cię spalą, w Łodziu węgielki będą. Rozumiesz? I nie ma Ci. Nie! Będziesz wiecznie cierpiał. Będziesz wiecznie Cię bolał. Jak ból zęba Cię bolał, to tak Cię będzie bolał. Rozumiesz? Cały czas będziesz tak cierpiał. A będziesz patrzył na mnie, ja będę wyżej i zobaczysz moje królestwo. Zobaczysz, jak ja będę cieszył się z Bogiem. Jak ja będę tańczył na chwałę Pana. Rozumiesz? To jest ta różnica. Możesz to dzisiaj mieć za darmo! Za darmo! Za nic! Za nic! Tylko uwierz. Przyjdź do domu, powiedz tak: Boże, ja żyłem tyle lat bez Ciebie. Boże, co ten człowiek mówił? Boże, ja tak nie chcę żyć. Zobacz, powiedz to z głębi serca, bo tak mówi Słowo. Uznaj go, że to życie miałeś, czy piękne, czy dobre, czy byłeś prostytutką, czy byłeś pijakiem, alkoholikiem, czy profesorem. Powiedz tak: Boże, ja żyłem bez Ciebie. Boże, ja tak nie chcę. Ja tak nie chcę się starać. Ja tak nie chcę. Ja odrzucam moje ego. Ja odrzucam swoją pychę, którą miałem. Boże mój, Ty 2000 lat temu umarłeś za mnie, zeszłeś tutaj jako człowiek, zeszłeś tu jako normalny syn cieśli, żyłeś tutaj, Boże, cierpiałeś tutaj i co zrobiłeś? Umarłeś za mnie. Dlaczego? Bo tak mnie pokochałeś. Taki jest Jezus. On jest taki. On jest taki. On nie jest krzyżyk. Nie jest krzyżyk przybity gwoździami. Tam jest puste. To krzyż jest pusty. On tam zszedł 2000 lat temu. Ja patrząc na krzyż, jak będąc w kościele katolickim, patrzyłem i klęczałem: Boże, dlaczego Ty tam jesteś? Ja tego nie rozumiałem. Dlaczego Ty tam jesteś? Tak myślałem, bo tak mi mówili. Boże, czemu Ty tam jesteś? Jego już tam nie ma. Nie ma go, on szedł stamtąd. Ludzie moi kochani, krzyż jest pusty. Jezus Chrystus jest teraz tutaj. Tutaj jest Duch Święty 2000 lat temu. Tutaj zesłał Ducha Świętego. On tu jest. Czy Ty w to wierzysz? Czy Ty tego chcesz? Czego Ty chcesz? Boże, jak to jest piękne. Ale to musi otworzyć swój umysł. Przemienić swój umysł. Naprawdę Bóg was kocha. Każdego z was, który tu chodzi teraz. Bóg patrzy na Ciebie, czeka na Ciebie, tak czekam, czekam na krzyżu, było dwóch bandytów i mówili tak: czemu nie zejdziesz, czemu jesteś takim kozakiem, czemu jesteś tak, czemu nie zejdziesz, jak jesteś królem, a jeden mówi tak: to my jesteśmy bandyci, to my zrobiliśmy źle, on jest dobry. I Jezus powiedział do tego, on powiedział: Boże, wspomnij o mnie w niebie. I wspomniał Jezus. Wspomniał o nich w niebie. Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. I to jest to. Ale on to powiedział z serca. On to zapragnął. On powiedział do serca i był w raju. Też tak możesz mieć. Słuchajcie ludzie, mówimy to dla was. Jesteśmy tu w ten piękny dzisiaj listopadowy wieczór. Prawda, już tak listopad, cudowny czas jest. Naprawdę, my tu musimy. Wiecie dlaczego? Bo kochamy to wszystko. Kochamy to wszystko. Co ty chcesz, kolego, mój przyjacielu? Co ty chcesz? Ja kocham wszystko. Ty kochasz, tak? Super, tak, tak. Super. No słuchajcie, moi kochani. Miłość Jezusa Chrystusa dla każdego z nas jest nieprawdopodobna. On Cię stworzył na swoje podobieństwo.
Czy ty w ogóle kiedykolwiek rozważałeś to, że On cię stworzył na swoje podobieństwo? Ty masz geny Jezusa Chrystusa. Czy ty w ogóle wiesz o tym, co to jest? Że to jest, On jest w tobie. On jest w tobie. Duch Święty jest Jezusa Chrystusa w tobie. Halleluja. Czy ty to rozumiesz? Czy ty to rozumiesz? Ja nie mam chorób, ja nie mam problemów, ja będę zbawiony, ja mam życie wieczne, tutaj na ziemi króluję, wstaję rano, budzę się, dziękuję Ci Boże za cudowny czas, dziękuję Ci za ten deszcz, dziękuję Ci Panie za to, rozumiesz, ja tak jest Bóg. On mnie zmienił, On przemienił mój rozum, oczywiście mam różne rzeczy, ale daję sobie radę, dlaczego? Bo jestem Chrystusie. Kocham Go, kocham życie, kocham ludzi, kocham moich przyjaciół, którzy są ze mną tutaj, moi przyjaciele, to są prawdziwi ludzie, którzy poznają Jezusa Chrystusa, oni żyją z tym Jezusem Chrystusem, oni się nie spinają na nic, oni są kochani, cudowni. Ja dziękuję Bogu, że mogę tu być, mogę tu głosić, mogę się cieszyć z Wami tutaj, w ten piękny, piątkowy dzień na tych Gliwicach. Kocham, kocham życie. Słuchaj, też tak możesz mieć, możesz do nas przyjść, przyjdź do nas. Porozmawiamy, możesz to zrobić w domu, możesz klęknąć, możesz z serca powiedzieć, Boże, ja Cię potrzebuję, ja już nie chcę tak, ja już tak nie chcę, ja nie chcę tworzyć, ja nie chcę ściemniać, możesz to zrobić, zrób to, zobaczysz, jak Duch Święty, jak dostaniesz dotknięty, bo to jest, ja to osobiście przeżyłem 4,5 roku temu, 22 sierpnia 2016 roku, narodziłem się w sypialni o 8 godzinie, po 2 dniach balangi, moi braci, po 2 dniach, braci, chciałem umrzeć, chciałem zejść z tego świata. Boże, zabierz mnie, albo coś muszę zrobić. Pokaż mi się, nie w opłatku, nie w Najświętszym Sakramencie, pokaż mi siebie. Boże mój, pokaż mi, pokazał mi siebie. On mi pokazał, On przyszedł do mnie, On mnie dotknął, Duch Święty mnie dotknął, Duch Jezusa Chrystusa. Ale wiecie co? Ja w to uwierzyłem. Ja to wierzyłem, ja to zrozumiałem, ja otworzyłem serce, ja otworzyłem mój umysł, ja otworzyłem wszystko na Niego i daję Mu wszystko i każdego dnia błogosławię, błogosławię moje życie, bo On mi błogosławi, bo On jest we mnie, On jest moją światłością, On jest moją drogą, On jest moją prawdą, nie ma innej prawdy, nie ma innych pośredników między człowiekiem a Bogiem, tylko Jezus Chrystus. Nie ma, uwierz w to, nie ma, nie ma papieża, nie ma Józefa, nie ma Maryi, nie chcę ich obrażać, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, ale nie ma pośredników między człowiekiem a Bogiem, tylko Jezus, tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Jezusie Chrystusie. Kocham życie, dlaczego? Bo pokocham Boga, bo jestem zakochany w Jezusie Chrystusie, ja już inaczej nie umiem. Ja inaczej nie umiem, ja jestem tak szczęśliwym człowiekiem. Ja wam to mówię teraz tutaj, w tym piękny wieczór gliwicki tutaj, w piątek. Jesteśmy tutaj z moimi przyjaciółmi. My się cieszymy życiem, że tu jesteśmy, że możemy mówić o tym Jezusie. Kiedyś tego nie robiłem. Nie mówiłem tego. Chodziłem do kościoła, latałem, chodziłem do spowiedzi, chodziłem o płatek, chodziłem, płakałem, dziękuję Ci Boże, że jesteś. Nie. Teraz głoszę, bo Go osobiście poznałem. To jest piękne. To jest życie. Ja kocham życie, bo Jezus kocha życie. On przyszedł tutaj po to, żebyś ty żył tu na ziemi, tu teraz. Żebyś ty teraz żył tutaj. Czy tego chcesz? Możesz to mieć. Ci, którzy mnie słuchają teraz, możesz to mieć. Możesz to mieć. Możesz tu przyjść. Ja się pomodlę. Położę moje święte ręce. Cokolwiek ci dolega, uzdrowię cię. Słuchasz mnie teraz tam, z boku. Przyjdź. Przyjdź, porozmawiaj, nie bój się, chodź do mnie, nie bój się, nie wstydź się, patrz, odchodzisz teraz, nie bój się, chodź, zobaczysz, 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 jak to jest z Jezusem Chrystusem. Nie bój się, nie uciekaj od nas, nie uciekaj, my tu jesteśmy dla was, my tu dla was jesteśmy, dla was. Dlaczego? Bo kochamy życie, dlaczego? Bo kochamy Jezusa Chrystusa. On tu jest, On na ciebie patrzy, tylko przyjdź do Niego. Otwórz się przed Nim, a zobaczysz, jak z Twojego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Tak jest mój Pan. Amen.